Dzień dobry. To już drugi w dniu dzisiejszym film na kanale. Poprzedni jest o tym, jak przygotować idealne ciasto do pierogu według przepisu mojej mamy. Tutaj znajdziecie link. Z kolei w tym filmie będziemy przygotowywać idealny farsz. Idealny farsz z łososia. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem Przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotowanie farszu rozpoczynamy od przygotowania dużej miski. Tak, do dużej miski wrzucamy 250 g serka mascarpone. Pierogi miały być z łososiem, a nie z samym serem, dlatego będziemy potrzebowali łososia. Potrzebujemy 100 g łososia, takiego wędzonego na ciepło, i bierzemy łyżkę i oddzielamy łososia od skóry. Teraz tego oddzielonego łososia dorzucamy do mascarpone. Następnie bierzemy widelec i mieszamy ze sobą rybę z mascarpone. Nie musimy tego robić bardzo dokładnie, chodzi o to, żeby na końcu farszu te kawałki łososia były jednak wyczuwalne. Rybę mamy, ser mamy, pora doprawić nasz farsz. Ja doprawiam farsz tylko i wyłącznie pieprzem, takim świeżo zmielonym. Tutaj jego trochę więcej, ale jeżeli wolicie mniej, to Wasz wybór. Doprawiamy tak naprawdę do smaku. Na koniec dodajemy jeszcze sok z połówki cytryny. Wyciskamy go i mieszamy wszystkie składniki jeszcze raz. Farsz mamy przygotowany, ciasto przygotowaliśmy wcześniej. Teraz musimy to połączyć. Odrywamy kawałek ciasta, rozwałkowujemy, nakładamy farsz, no i formujemy nasze pierożki. Gotowe pierogi gotujemy w osolonej wodzie. Wrzucamy na gotującą wodę. Kiedy wypłyną, czekamy jeszcze minutę. No i wyciągamy. Pierogi są gotowe. Możemy podawać. Mam nadzieję, że spróbujecie tych pierogów. Są kremowe i cudownie pyszne w smaku. Gwarantuję Wam, będziecie zachwyceni. Ja je uwielbiam. Jeżeli podobał Wam się ten przepis, zostawcie kciuka w górę. Koniecznie subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. A jeszcze jutro będzie przepis na najlepszego karpia, jakiego jedliście w życiu. Gwarantuję, jedzą tego karpia nawet osoby, które deklarują: nienawidzę karpia. Zobaczycie, zmienią zdanie. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.